Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zaprezentuję Wam aplikację Future Points. Jak wiecie, pokazywałem Wam już Free My Apps, Free App Slots, czyli takie programy partnerskie, dzięki którym możemy dostawać płatne aplikacje za darmo, bądź dostawać je na przykład iTunes Gift Card. Future Points to kolejna taka partnerska zasada, dzięki której poprzez pobieranie aplikacji i gier darmowych możemy uzyskać punkty, dzięki którym później możemy je wymieniać na jakieś nagrody. Także jak widzicie, wszystko analogicznie jest tak samo, wystarczy wejść na swoim urządzeniu z Androidem bądź z iOS-em w link, który znajdziecie poniżej, zaakceptować profil, dzięki któremu uzyskamy dostęp do Future Points i teraz powinna nam się załadować strona, tak jak właśnie widzicie, czyli te oferty darmowych aplikacji. Na początek musimy pobrać pierwszą aplikację, aby odblokować trzy kolejne i te aplikacje cyklicznie tutaj pojawiają się w coraz to większym gronie. Zasada jest bardzo prosta. Aplikację wystarczy pobrać, uruchomić ją na 30 sekund, po czym punkty zostaną doliczone do Waszego konta. Dzięki temu linkowi, który ja Wam tutaj daję, uzyskacie na start 50 punktów, więc warto się z niego zarejestrować. Ten link znajdziecie w opisie poniżej, ale o tym jeszcze na pewno na końcu przypomnę. Jak widzicie, za każdą aplikację zdobywamy określoną liczbę punktów, które później możemy wymienić na nasze nagrody. Punkty możecie zdobyć także poprzez lajkowanie i follow na Twitterze i Facebooku tych kont Future Points, dzięki czemu możecie zdobyć 30 punktów. Jak widzicie, nagrody to na przykład Angry Birds Star Wars, kod do Amazona, iTunes Gift Card, pieniądze jako PayPal. Można także wygrać iPada Mini, z tym, że ilość punktów, no, trzeba byłoby ich mieć naprawdę bardzo dużo, niemniej jednak jest taka opcja. Jak widzicie, jest dużo kart z Amazona, dużo płatnych gier, na które możecie wymieniać swoje punkty. 6000, 3000, 4000 punktów. Wydaje się być to dużo, jednak powiem Wam szczerze, że w tydzień da się to spokojnie zdobyć, jeżeli będziecie sobie pobierać te aplikacje, uruchamiać. Oczywiście te aplikacje możecie później usunąć, nie muszą one zostawać na Waszym urządzeniu, wystarczy je uruchomić i 30 sekund odczekać, po czym sprawdzić, czy punkty do Waszego konta zostały doliczone. Jak widzicie, jest tu naprawdę bardzo dużo aplikacji, bardzo dużo gier do pobierania, także zapraszam Was serdecznie do Future Points. Link, który musicie wpisać na swoich urządzeniach, znajdziecie poniżej. Trzymajcie się, na razie.